Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa w naszym programie, w którym podsumujemy najważniejsze wydarzenia tego tygodnia. A te wydarzenia podsumują dla Państwa i skomentują redaktorzy naszego dziennika, redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys, witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. I redaktor Piotr Tomczyk, witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Warto zauważyć, w mijającym tygodniu rozpoczynamy od tematu, który zdominował w ostatnich dniach przekazy medialne. Kryzys w stosunkach polsko-izraelskich. W sobotę premier Izraela Benjamin Netanyahu ku zaskoczeniu polskich władz w ostrych słowach skrytykował przyjętą 26 stycznia nowelizację ustawy o IPN. Wprowadza ona kary za przypisywanie polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez niemiecką III Rzeszę. Ustawę skrytykowała podczas uroczystości w niemieckim obozie w Auschwitz ambasador Izraela. Oświadczenie wydał także Departament Stanu USA, który wyraził zaniepokojenie konsekwencjami ustawy. Knesset natomiast przygotowuje prawo, które polską ustawę o IPN uznaje za negowanie Holokaustu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalne oświadczenie w związku z działaniami władz Izraela i USA wobec przyjęcia przez polski parlament ustawy o IPN-ie. Nowela ustawy o IPN-ie nie ogranicza wolności słowa, pełnej swobody prowadzenia badań naukowych i publikacji ich rezultatów, swobody dyskusji historycznych czy działalności artystycznej, zapewnia nasze MSZ. Stoimy na stanowisku, że oskarżanie narodu polskiego i państwa polskiego o współudział razem z III Rzeszą Niemiecką publicznie i wbrew faktom w zbrodniach nazistowskich jest niewłaściwe, wprowadzające w błąd i krzywdzące dla ofiar będących obywatelami Polski, zarówno pochodzenia żydowskiego, jak i polskiego. W ten sposób resort odniósł się do oświadczenia izraelskiego MSZ, które kategorycznie sprzeciwiło się przyjęciu nowelizacji ustawy o IPN-ie, uznając ją za kwestionowanie prawdy historycznej. Także Departament Stanu USA wydał oświadczenie, w którym wyraził swoje zaniepokojenie konsekwencjami ustawy i zasugerował podważanie polsko-amerykańskiego partnerstwa. Obawiamy się także, że następstwem wprowadzenia ustawy może być zachwianie strategicznych relacji Polski, włącznie z relacjami z USA i Izraelem. Podziały, jakie mogą z tego wyniknąć, mogą przynieść korzyści naszym wrogom. Zachęcamy Polskę do ponownego przeanalizowania ustawy o IPN pod kątem możliwych skutków dla wolności słowa oraz dla naszej zdolności bycia efektywnymi partnerami. W nocy z środy na czwartek Senat poparł bez poprawek nowelizację ustawy, która wprowadza kary grzywny lub więzienia do lat 3 za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności między innymi za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Przyjęcie ustawy poprzedziła kilkugodzinna debata. Musimy wreszcie coś z tym zrobić i musimy walczyć. Korzystając z przepisów, Wysoki Senacie, z takich przepisów, które już od dawna funkcjonują w większości państw Unii Europejskiej. Bo państwo, niektórzy senatorowie chyba złośliwie wymieniają Rosję i Turcję, zapominając, że przecież kłamstwo oświęcimskie jest częścią porządku prawnego całej Unii Europejskiej. Skonstruowane dokładnie w taki sam sposób. To co, oni mogą, a my nie? Tutaj są te kluczowe pytania, na które musimy sobie wzajemnie odpowiedzieć, jeżeli chcemy bronić dobrego imienia Polski. Mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Ustawy bronił także wiceszef polskiej dyplomacji Jan Dziedziczak. Musimy działać, tak? Bo jeżeli mamy tyle przypadków szkalujących Polskę wypowiedzi w kraju sprawców, ale nawet w kraju ofiar, tak? Również są tego typu wypowiedzi, i to jeszcze wśród osób no, najpoważniejszych w tamtejszej polityce, no to oznacza, że musimy zdecydowanie przeciwdziałać. Wręcz powiedziałbym, że to jest najlepszy dowód na to, że ta ustawa jest niezbędna. Przyjęta bez poprawek ustawa szerokim echem odbiła się w mediach zagranicznych. Polski Senat przyjął kontrowersyjną ustawę o Holokauście, tytułuje swój poranny tekst BBC. Ustawa dotycząca Holokaustu przechodzi mimo protestów Izraela, a to z kolei reakcja portalu telewizji France 24. Polski rząd poważnie odnosi się do fali dezinformacji o naszej historii, jaka przechodzi przez światowe media oraz polityczne gabinety. Powołano specjalny zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. No właśnie, szanowni państwo, dlaczego w ogóle doszło do takiego sporu, takiego napięcia między Polską a Izraelem?
Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie każdy by chciał znać, bo właściwie mamy do czynienia niemal z efektem kuli śnieżnej. To wszystko jest tak nieprawdopodobne i dzieje się tak szybko i jest tak zaskakujące, że myślę, że wszyscy jesteśmy tym mocno zaskoczeni, tym bardziej, że no może do szerokiej publiczności nie dochodziły informacje, że trwają prace nad tego typu prawem. Natomiast wiemy, że od ponad roku strony zainteresowane wiedziały, w czym rzecz i jak wyglądają zapisy. I tutaj nagle taka wolta i takie niespodziewane reakcje są rzeczywiście czymś to zaskakującym. Może być spowodowane rzeczywiście bardzo napiętą sytuacją polityczną w samym Izraelu. Rząd Netanyahu jest rządem mniejszościowym, cały czas jakby walczy o przetrwanie na scenie politycznej. No tak, ale to jest pytanie, czy na właśnie sztandarach walki z Polakami tak naprawdę i z naszą historią chcą tutaj coś ugrać i co chcą ugrać? Czy to jest rzeczywiście takie paliwo, które pomoże przetrwać temu rządowi? To też jest dosyć... No ale jednak rzeczywiście dość wiele środowisk w Izraelu jakby skonsolidowało się wokół tej sytuacji, wokół rządu, no i popiera stanowisko rządu, jeśli chodzi o tę naszą ustawę. Te wszystkie wydarzenia, myślę, że przede wszystkim świadczą o tym, że w polityce, taka jest polityka, polityka jest brutalna i że w polityce prawda właściwie nie jest żadnym argumentem, ona nie jest nikomu potrzebna po to, żeby wypowiadać jakieś słowa. Zarzuty tego rodzaju są wypowiadane, mimo że już pani ambasador Izraela w tej pierwszej wypowiedzi mówi się, że to ona rozpoczęła jakąś tą wojnę propagandową. Ale z odpowiednimi instrukcjami, jak później się przyznała. Tak, oczywiście, tak. Oczywiście, więc te oskarżenia wobec pani ambasador są absolutnie no, nieuprawnione, dlatego że ambasador po prostu wykonuje polecenia swojego rządu i nie ma tutaj... Taka jest jego rola po tak, prostu. Nie ma tutaj miejsca na jakieś samowole. Więc już w tych pierwszych wypowiedziach ona dokładnie mówiła, że to jest stanowisko, nie jej, ale po prostu rządu Izraela. Ona miała zupełnie inne przemówienie przygotowane na uroczystości rocznicowe, natomiast takie było polecenie i po prostu to polecenie wypełniła. Natomiast w tej pierwszej wypowiedzi ona już wskazywała na to, że Izrael jest przeciwny ustawie, zmianie ustawy o IPN, natomiast doskonale wie, kto był organizatorem obozów zagłady. I jak stwierdziła pani ambasador, nie byli to Polacy, czyli wątpliwości żadnych nie było. Natomiast ta wiedza nie przeszkadzała im oczywiście w tym, żeby kwestionować zmiany proponowane przez ustawę. Natomiast właśnie tam jest, strona izraelska stawia zarzut tej ustawie, że to ograniczy jakby dyskusję, badania naukowe na temat Holokaustu. Zwłaszcza tutaj stawiano Polsce zarzut, że w ten sposób chce na nowo napisać tak, historię, eliminując jakby przekaz informacji o tym, że wśród Polaków byli szmalcownicy, którzy donosili na Żydów i wydawali Żydów. No tak, to jest taka obawa, tak, że zostaną zamknięte usta świadkom Holokaustu. Natomiast no, wiemy, że w tej ustawie jest zapis, który właśnie pozwala na takie badania, czy w zakresie naukowym, czy twórcom. Więc jakby tutaj nie ma jakiegoś problemu. Natomiast co istotne, no, gdyby tak na to patrzeć, to znaczy, że co? Wiemy, że przecież po stronie żydowskiej też byli ludzie, Żydzi, którzy współpracowali z nazistami. Do tej pory nie do końca głośno mówi się o tym, co działo się w Judendratach, prawda? Jaka była rola policji żydowskiej w gettach, ale ktoś, kto się interesuje historią, wie, że tak samo były przypadki wśród Żydów, tak samo jak i wśród Polaków, którzy no niestety wydawali Żydów i no, tak naprawdę skazywali ich na śmierć. Myślę, że nie powinniśmy tak poważnie brać słów polityków. Politycy, no trzeba jednak pamiętać o tym, że ich zadaniem nie jest mówienie prawdy, tylko jest no, przedstawienie odpowiedniego przekazu. Więc tutaj nie ma według mnie żadnych wątpliwości, że ta wiedza po wszystkich stronach jest pełna.
Wszyscy... No ale panie redaktorze, ja jednak trochę będę z panem polemizował, bo o ile być może u wielu polityków jest taka wiedza, ale chyba nie też u wszystkich, to po pierwsze, bo też wchodzi nowe pokolenie polityków, którzy nie interesują się historią, nie znają historii, a swoją jakby rolę wypełniło przez wiele lat też pewien przekaz w popkulturze, w mediach. Pamiętamy taki komiks Maus, prawda? Komiks Maus, który pokazywał Polaków jako świnie, które wydawały Żydów. Tak, ale my tu mówimy jednak o politykach, nie mówimy o gimnazjalistach, prawda? Tak, ale no stąd znaczy, też mnie na pewno zaskoczyła informacja, wiedziałam, że co jakiś czas, prawda, pojawiają się sformułowania polskie obozy śmierci, tak, co gorsze, czy polskie obozy właśnie zagłady. Natomiast taka statystyka, która mówi, że praktycznie co drugi dzień gdzieś w mediach pojawiała się taka informacja, że właśnie w polskich obozach zagłady i to sformułowanie było dla mnie rzeczywiście zaskoczeniem. I myślę, że no, jeżeli przez tyle lat nie udało się tego wyplenić, mówiąc takim dość kolokwialnym językiem, i że jeżeli to się ciągle powtarza i są redakcje, które robią to nagminnie, bo rzeczywiście niektóre jakoś sobie z tym poradziły już. To są recydywiści. Tak, ale są redakcje, które po prostu z badań właśnie Ministerstwa chyba Spraw Zagranicznych wynika, że one to robią notorycznie i można by przypuszczać, że z premedytacją powtarzają właśnie te sformułowania, co się sączy oczywiście do umysłów społeczeństwa, które jest najprawdopodobniej mniej wyedukowane i bardziej narażone na właśnie tego typu informacje. Ja może podam taki bardzo ciekawy przykład właśnie z Izraela. Myślę, że to jest nie dość nagłośniony przykład. Dziennikarka Jerusalem Post wysłała takiego słynnego tweeta, gdzie użyła 14-krotnie sformułowania polskie obozy śmierci. To było pokazywane, tak. Tak, i to wywołało rzeczywiście burzliwe reakcje. Oczywiście wszystkie redakcje po tamtej stronie, tak można było powiedzieć, podchwyciły temat i 25 milionów razy to sformułowanie się pojawiło w ciągu tego krótkiego okresu. Natomiast sama ta dziennikarka następnie skomentowała reakcję na swój post, na swojego tweeta, i przyznała się, że oczywiście ona wie, że to niemieccy naziści, czyli Niemcy po prostu, byli organizatorami tego obozu. Natomiast ona chciała po prostu pokazać, jaka jest skala antysemityzmu w Polsce i okazało się, że rzeczywiście, że ona jest zdumiewająca, że te reakcje były zaskakujące i chciała zwrócić uwagę też Polakom na to, że oni powinni się przyjrzeć własnej historii. Czyli można powiedzieć tak, wiedza i premedytacja, złośliwość, ona tutaj była pełna. Tu nie była miejsca na jakąkolwiek ignorancję. Ale co to znaczy, jakie tam były wpisy antysemickie pod tym problem? To, że ktoś prostował informację, że to nie były... Tak, oczywiście. Tam nie ma żadnej logiki. Mi się przypominają właśnie, patrząc na te dyskusje, często przypominają mi się takie zupełnie irracjonalne dyskusje na temat polskich podręczników kiedyś i przejawów rasizmu, antysemityzmu. Tam pojęcia są kompletnie wymieszane. Wręcz można powiedzieć, że to przypomina taki swego czasu popularny dwuwiersz. On jakoś brzmiał tak, że Murzynka Bambo dzieciom czyta, wniosek antysemita. I tutaj ta logika jest mniej więcej taka sama. To im się nie wiąże w żaden sposób. Logicznego połączenia nie ma. Na przykład natomiast wnioski... dzisiaj ambasada... Przepraszam pani redaktorze, tylko jedno sformułowanie. Wnioski o antysemityzmie wyciągane są nawet po sformułowaniu niemieckie obozy śmierci. Przecież w sformułowaniu niemieckie obozy śmierci nie ma nic antysemickiego, a jednak wniosek jest ten sam. To jest jednak określenie antysemita, przyklejenie takiej etykiety do kogoś, no to jest bardzo łatwe narzędzie do eliminacji kogoś z dyskursu publicznego, z pewnej nawet przestrzeni publicznej. I jest wpis ambasady Izraela w Warszawie, który zarzuca stacji TVP Info wypowiedzi antysemickie, między innymi zestawienie dyskusji nad ustawą o IPN-ie z roszczeniami niemieckimi. To jest postawione jako zarzut, jako antysemityzm. Właśnie tu zmierzamy do kolejnego punktu, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to zwykle właśnie chodzi o pieniądze i niestety chyba też w tym wypadku pamiętajmy, że przecież trwają prace nad ustawą reprywatyzacyjną, a wiemy, że no to też ma jakiś związek jednak z mieniem pożydowskim. Jest też sprawa tej ustawy w Stanach Zjednoczonych, tak, na którą mają pracować kongresmeni, która ma zobligować państwa do
oddania pieniędzy nie spadkobiercom, tak, tylko jakimś organizacjom, które zajmują się sprawami Holokaustu. Więc no, można się spodziewać, że to jest tak, że chodzi o to, żeby pokazać, że Polacy to są właśnie antysemici, żeby dać oręż w ręku tym kongresmenom, że oni właśnie będą dobrze robili, jeśli zagłosują za... zablokowanie tak, akcji Polonii amerykańskiej, która podejmuje się jakby z kolei zaprzestania prac nad tą ustawą w kongresie. Tak, tym bardziej, że Polonia rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych no, jest dosyć sprawna i zorganizowana i to taki głos dosyć silny i ważny, dlatego tutaj trzeba mocno zadziałać. A zastanówmy się na chwilę nad takim problemem. W jaki sposób Polska powinna z tej sytuacji wyjść? No, w tej chwili wszystko się dzieje bardzo dynamicznie. To jest dość burzliwy proces. No teraz wszyscy czekają na decyzję prezydenta, czy podpisać tę ustawę, czy prezydent powinien tę ustawę podpisać, czy polska strona powinna się w jakiś sposób wycofać. No jest to trudne, tak? Bo z drugiej strony teraz wycofanie się to też jest przyznanie się do winy i jakby przyjęcie na barki całego kraju tych zarzutów, które są formułowane. Niestety można się spodziewać, że nawet odrzucanie tej zmiany nie rozwiąże problemu. Już właśnie ze słów pani ambasador można było wnioskować, że nawet jeżeli ten spór zostanie jakoś tam zażegnany, to i tak te stosunki polsko-izraelskie będą napięte, no bo jednak ta sprawa reprywatyzacji pozostanie do rozwiązania i ona jest przez tą stronę właśnie izraelską traktowana jako nie mniej ważna, a może nawet ważniejsza, chociaż nie ma, sama pani ambasador mówiła, że między obiema sprawami nie ma formalnego związku, więc oni traktują je z osobna. Natomiast rzeczywiście taki atak propagandowy, ten czołg propagandowy, który przejechał po naszym kraju, on niejako ułatwia atak przypuszczany z innej strony. Więc można się powiedzieć, że można się domyślać, że mimo tych zarzekań ze strony pani ambasador, to jednak te działania wobec Polski, no to jednak one są komplementarne. Tam nie ma miejsca na to, żebyśmy rozdzielali skrupulatnie jeden atak na Polskę od innego ataku. To jest po prostu ofensywa przeciwko naszemu krajowi. Polska naprawdę bardzo mocno wspierała Izrael przez te ostatnie lata. Nawet w tej chwili komentatorzy podkreślają taką rzecz, że obecny rząd jest najbardziej proizraelskim rządem od 1989 roku, więc chociażby w sprawy wsparcia przez Polskę na forum ONZ-u Izraela w różnych, no dość takich dla Izraela istotnych sprawach. No tak, bo to też pamiętajmy, że jest powiązane ze Stanami Zjednoczonymi tak. Wszystko, a jednak no, obecnie sprawujący władzę sprzyjają i są w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i to też jest właśnie ważne, bo to jakby się otwiera kolejny front. I to jest tym bardziej trudne dla nas, bo tam padają tak pośrednio groźby, że to może rzutować na stosunki polsko-amerykańskie. I co jeszcze warto zauważyć? Otóż Senat amerykański wzywa nas właściwie do łamania naszego prawa. Senat amerykański żąda od nas, abyśmy my traktowali różnie tych spadkobierców w zależności od narodowości. Że jeżeli jest mienie bezspadkowe, nie ma spadkobierców, a właścicielem był człowiek pochodzenia żydowskiego, to wtedy organizacje żydowskie mają prawo do tego majątku. W przypadku innych narodowości ta zasada ma nie działać. Czyli można powiedzieć, że tu jest no, jakieś no i też łamanie, jakby nie było łamanie takiego prawa podstawowego, bo jednak no nie, tak, ma w spadku nie ma się nie tak. Prawie, ani w amerykańskim. A mimo spadek to, jak, albo na rodzinę, prawda, żąda. Czy na spadkobierców, albo na państwo, czy gminę. To są rzeczywiście chodzą. Przepisy w ogóle wywołujące się z prawa rzymskiego. Rzymskiego nawet. I czegoś takiego nie ma, prawda? Że szanowni Państwo, a co Polska, jak Polska powinna zadbać o właściwy przekaz, prawdziwy przekaz o swojej historii, o historii II wojny światowej? No ja myślę, że też już dobrym pomysłem jest tutaj inicjatywa premiera Morawieckiego w Muzeum Rodziny Ulmów. No znaczy, ja niestety jestem trochę taka zaniepokojona, jest mi przykro, że właściwie dopiero od jakiegoś czasu jest pokazywana rola Polaków w obronie tak naprawdę społeczności żydowskiej w czasie wojny i w ogóle rola Polski, jaką odegrała w trakcie, to jest wszystko za późno. Że dopiero kilka lat temu, 3 lata temu, jeśli się nie mylę, tak mniej więcej, dwa lata temu, ojcowie redemptoryści tak, podjęli się właśnie upamiętnienia Polaków, którzy zginęli, ratując
Żydów. I tych historii jest przecież mnóstwo. Nikt się tym nie zajął. No to jest niesamowite. I to, dlatego ja niestety obawiam się, że to jest już trochę za późno na pewne sprawy, na odkręcenie pewnych spraw może w ten sposób. A ja, pani redaktor, powiem optymistycznie, przepraszam, a ja uważam, że nie. Nie? Dlatego, jeszcze nie. Jest wielka szansa. Tą szansą jest paradoksalnie internet i młode pokolenie, które osoby między 16 a 20 rokiem wiedzę o świecie czerpią właśnie z internetu. I tutaj nie trzeba wielkich, potężnych gazet czy telewizji amerykańskich czy innych. I ten przekaz powinien być sukcesywnie pojawiają się robiony te portale w internecie dla młodego pokolenia. To rzeczywiście jest jakaś szansa. Za kilka lat będzie elitą i to jest szansa. No tak, by wyeksponować właśnie rolę. Jeszcze jedną szansę chciałbym wskazać tutaj, bo myślę, że jakąś szansą dla nas jest to, że w samej tej społeczności żydowskiej ten głos nie jest jednorodny, że jednak choćby wśród polskich Żydów jest sporo osób, które mówią, nie ma żadnej wątpliwości. My wiemy, że to Niemcy. Panie redaktorze, ich głosy w jednym z dzienników, w dzienniku chyba Gazecie Prawnej, był wywiad z Żydem polskiego pochodzenia mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Mówi, że paradoksalnie ta cała awantura uważa, że może się właśnie Polsce przyczynić, bo już w tej chwili mało kto będzie, jeśli nie będzie wiedział, że nie było polskich obozów, tylko by niemieckie obozy. Tak, może rzeczywiście to jedno, zamknie sprawę w jakiś sposób. Może przynajmniej w tym obszarze zamknie sprawę i każdy, kto będzie pisał o tym, będzie już taką osobą, która świadomie kłamie, a nie z niewiedzy. Przejdźmy, szanowni państwo, do kolejnego tematu naszej dyskusji. To są zaskakująco dobre dane. Główny Urząd Statystyczny we wtorek opublikował szacunkowe wskaźniki stanu polskiej gospodarki za 2017 rok. Produkt krajowy brutto wyniósł 4,6%. Rosną inwestycje, rośnie też liczba miejsc pracy. W 2011 roku w czasie boomu inwestycyjnego produkt krajowy brutto naszego kraju osiągnął poziom 5%. Rok następny to już znaczny spadek do poziomu poniżej 2%. Trzeba było kilku lat, aby PKB Polski osiągnęło tę wartość 4,6%. To znaczący wzrost także w samej Unii Europejskiej, mówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Roskrót. Prognozowany wzrost dla Unii Europejskiej, dla wszystkich krajów członkowskich w 2017 roku to jest 2,3%, czyli ten nasz jest literalnie dwukrotnie wyższy od tego, który będziemy notować średnio w Unii Europejskiej. Szybsze tempo wzrostu zanotowano w kluczowych segmentach gospodarki, przemyśle, budownictwie, handlu i przede wszystkim w transporcie, gdzie w 2017 roku tempo to było prawie trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej. Jak przekonuje ekonomista dr Marcin Kędzierski, ważny w naszym rozwoju gospodarczym jest wzrost eksportu o 9%. Eksport odpowiada prawie za połowę naszego PKB, co się przekłada na wzrost gospodarczy. Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta zatrudnienie. Dynamika w ostatnich dwóch latach utrzymała się na zbliżonym poziomie, podkreśla Dominik Roskrót. Liczba pracujących w gospodarce narodowej według znowu wstępnego szacunku w końcu 2017 roku była około 3% wyższa niż przed rokiem. Ten wzrost w poprzednim roku wyszedł 3,1%. Wraz ze wzrostem gospodarczym rośnie także konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych. W roku 2017 wzrosła ona o 4,8%. No właśnie, jest cudownie, można by powiedzieć, ale czy rzeczywiście tak cudownie jest, jak to pokazują statystyki? Panie redaktorze, pan jest ekonomistą, pan bardzo dokładnie, wnikliwie obserwuje to, co się dzieje w gospodarce. Jest pan autorem dodatku w naszym dzienniku specjalnego, ekonomicznego. Czy jest tak cudownie, jak to mówią przedstawiciele rządu? No i czy te statystyki 4 i 6 to rzeczywiście jest dużo? Rzeczywiście jest kilka rzeczy zdumiewających. Jeśli chodzi o te wyniki za rok 2017, to wręcz sensacyjne są dane na temat na przykład wysokości polskiego zadłużenia. W efekcie tego roku okazało się, tu mówię na podstawie wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, że zdarzyła się rzecz wręcz niewyobrażalna, bo po raz pierwszy wartość nominalna długu zmniejszyła się, co prawda symbolicznie, o jakieś kilkaset milionów złotych, ale jednak się zmniejszyła. Z tym, że dlaczego się zmniejszyła? Nie jest to rzecz jasna jedynie efekt wspaniale rozwijającej się gospodarki, bo jednak deficyt budżetowy, o czym mówiliśmy, znowu się pojawił. Co prawda nie 60-miliardowy, ale 25-miliardowy. Natomiast pytanie, dlaczego w takim razie, jeżeli pojawił się deficyt po raz kolejny, czyli dług nasz wzrósł, dlaczego nominalny dług się jednak zmniejszył? Sprawa jest prosta.
okazuje się, że zmalała wartość euro, a część naszego długu jest właśnie nominowana w euro, w związku z czym ta wartość mogła się obniżyć. Koszty obsługi z kolei zadłużenia naszego spadły do 30 miliardów złotych rocznie, a to z kolei dlatego, że oprocentowanie naszych obligacji spadło w okolice 3%, gdzie jeszcze 2-3 lata temu to oprocentowanie wynosiło 5%. To świadczy, że jest w dobrym stanie gospodarka, że są niskie oprocentowania. Tak, i rynek, niewidzialna ręka rynku, tak to możemy powiedzieć, ocenia nasze obligacje jako wartościowe, niezbyt ryzykowne, z tym, że gdyby niewidzialna ręka rynku postanowiła kiedyś zwiększyć... To z przekąsem, mówi panie redaktorze. Oczywiście, dlatego że nie traktujmy zbyt poważnie tych procesów rynkowych jako niezależnych od decyzji politycznych. To jest temat znacznie szerszy i on będzie też poruszony w jednym z naszych dodatków ekonomicznych. Natomiast rzeczywiście ten wpływ, te zależności istnieją. Gdyby rzeczywiście doszło do czegoś takiego, że to oprocentowanie wróciłoby do stawek sprzed 2 czy 3 lat, to koszt obsługi zadłużenia roczny z tych 30 miliardów znów skoczyłby na ponad 50 miliardów. Czyli teoretycznie w tej chwili sytuacja jest bardzo dobra. Możemy mieć troszeczkę niepokoju, jeśli chodzi o skutki podwyżek stóp procentowych, bo w całym świecie podobno czekają nas w najbliższych latach, czeka nas seria podwyżek stóp procentowych. I ona wtedy też będzie rzutowała na przykład na wysokość, na koszty obsługi zadłużenia. Natomiast jeśli chodzi o samą gospodarkę i pędzące inwestycje, to też mówię lekko z przekąsem, to rzeczywiście jest znacznie lepiej niż było w poprzednich latach. No tak, ale te inwestycje to są inwestycje, które generowane głównie przez środki unijne. I ja uważam, że to jest problem dla polskiej gospodarki, żeby rzeczywiście te inwestycje, żeby ta gospodarka i ten filar rozwoju gospodarczego, jakim są inwestycje, no był w takim stopniu zależny od pieniędzy unijnych. To na pewno. Nie jest do końca normalne, moim zdaniem. To na pewno. Z tym, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w poprzednim roku inwestycje spadły, no to jednak, nawet gdybyśmy uznali, że no, ten wzrost, do jego przyczyniają się głównie pieniądze unijne. Ale dlatego spadły, panie redaktorze, bo jakby były wstrzymane, inwestycje samorządowe, wydawanie pieniędzy unijnych. Tak, zgadza się. Inwestycje samorządowe były wstrzymane i rzeczywiście my w potężnym stopniu jesteśmy zależni od tego właśnie strumienia pieniędzy płynącego z Niemiec, na przykład, jak to nasi przyjaciele z Odry mówią, że to są ich pieniądze, które do nas trafiają, a my odbijamy piłeczkę, mówimy, no tak, ale one trafiają tutaj do niemieckich firm i w 80 kilku procentach te pieniądze wracają do macierzy. Panie redaktor. Tak, też pamiętajmy, że tak. Nie jest tak, że wszystko jest za darmo. Jednak, żeby coś dostać, trzeba też coś stracić. Nawet jeśli nie są to pieniądze, to jednak może to być strata w jakiejś formie, niepodległości ekonomicznej, tak? Może być to jakimś kosztem. Natomiast mnie cieszy też taka informacja, która też się pojawiała w ciągu roku, że to związane z programem 500+, że jednak zasiłków mniej Polacy konsumują, bo jest ten program 500+ i tu też były takie dane dosyć ciekawe, bo jeśli chodzi w ogóle o same dane, to jednak te cząstkowe dane, które spływały do nas w ciągu roku, napawało optymizmem i można było się spodziewać, że tak zakończy się ten rok. No warto teraz skonsumować jakoś dobrze te owoce tego roku, żeby przygotować się na jakieś gorsze sytuacje w ekonomii. I to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo przez cały rok było wręcz tak, że te dobre nastroje rynkowe były tonowane przez prognozy rządowe. I tak właściwie zostało aż do teraz, że prognozy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w kolejnym roku... 3,8 chyba. Tak, ze strony rządu są niższe niż ze strony zagranicznych agencji, które się tym trudnią. Także jest to sytuacja ciekawa. Nawet Komisja Europejska chyba te prognozy były znacznie wyższe niż my przewidywaliśmy. To szanowni państwo, na koniec naszego programu zostało nam 2 minuty, ale jeszcze jeden temat króciusieńko omówimy, mianowicie prezydent Andrzej Duda w obecności Piotra Dudy, szefa Solidarności i minister rodziny i pracy i polityki społecznej podpisał ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Szanowni państwo, no tak, i chyba będzie się Polakom, przynajmniej części Polakom żyło lepiej, bo nie będą musieli iść do pracy w supermarkecie i jak się okazuje, nie tylko Polacy nie będą musieli w dzień świąteczny iść do pracy w supermarkecie, ale także
mieszkańcy Izraela, bo izraelski parlament Knesset przyjął stosunkiem głosów 58 do 57, także to było bardzo tak niewielka przewaga, ustawę o handlu ograniczającym właśnie handel w szabat. No to teraz wypada nam czekać, żeby tylko nie odezwał się Senat amerykański, który zażąda wolnych sobót w Polsce, prawda? Bo to też, jak widać, Amerykanie mają taką tendencję do narzucania rozwiązań najróżniejszych po całym świecie, nie czują się w żaden sposób ograniczani przez nasze zwyczaje. Nie narzucili ograniczenia handlu w niedzielę, tylko to właśnie inicjatywa obywatelska. Tak. Natomiast ja mówię tutaj o sobocie, że u nas nie ma tej propozycji, a być może Senat amerykański taką propozycję złoży. Natomiast w tej dyskusji też ciekawa jest rzecz taka, że ci przeciwnicy takiego rozwiązania z reguły nie protestują przeciwko temu rozwiązaniu w Niemczech. Czyli na przykład wolna niedziela w Niemczech jest dobrym rozwiązaniem, a wolna niedziela w Polsce według nich jest rozwiązaniem złym. Także to jest brak logiki. Dobrze, że właśnie wchodzi ta ustawa. Niemniej ja trochę żałuję, że jednak to jest tak stopniowo, prawda? Bo na razie to są dwie niedziele, tak? Od marca. Ale tam jest problem niestety w tej ustawie, że jest tyle wyjątków. Tak, że czy nie będzie będziemy kupowali na przykład w miejscach, które dotychczas były na takie raczej niezwiązane. Tak. W sklepach, na przykład na dworcach nie rozwinie się inna działalność w kwiecie. Proponowała, żeby właśnie, aby wyeliminować to omijanie prawa, czyli na przykład przy supermarkecie powstanie stacja benzynowa, połączą daszek, daszkiem stację z A Polak wiadomo potrafi, sklepem. Także tak. Może ale Bułgar również i Portugalczyk też potrafi, także te rozwiązania, one z reguły wymuszają potem takie wyszukiwanie furtek i niestety jak się zostawi taką furtkę, to z furtki robi się brama. No właśnie i zapisy pierwotne były dość dobre, ale w trakcie większość sejmowa i parlamentarna niestety to zmieniła. No teraz chyba Orlen przyjął uchwałę, że będą mogli nie tylko już sprzedawać paliwo, ale także w większościowych ilościach inne towary, na przykład meble albo sprzęty gospodarstwa domowego. Bardzo Państwu dziękuję, za rozmowę, za dyskusję. Naszymi gośćmi w tym wydaniu programu Warto Zauważyć w mijającym tygodniu byli redaktorzy naszego dziennika. Pani redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys, dziękuję pięknie. Dziękuję, z Panem Bogiem. I pan redaktor Piotr Tomczyk, dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejny nasz program zapraszam już za tydzień w piątek o godzinie 19:00. Rozpoczynamy. Teraz życzę wszystkim Państwu dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia z Panem Bogiem.